Coraz mniej żywności będzie teraz w Polsce, ponieważ większość zboża i karmy dla paszy dla zwierząt, soi była produkowana na Ukrainie. Teraz to się zmieniło, ponieważ dostawy zostały zablokowane poprzez Chiny. Chiny zaczęły wykupować zboże, soję i wszystko już nie idzie na zachód. Trzeba się przygotować, więc najlepsze źródło energii, które się nie popsuje, czyli na przykład masło klarowane robimy sobie, prawda? Najlepsze jedzenie. Mamy tutaj szpik kostny razem z ziemniakami, czyli najlepszymi węglowodanami. Mózg, czyli również tak jak szpik, związki fosforowe aktywne, czyli gotowa energia dla organizmu. Organizm nie musi z tym za bardzo nic robić, ma gotową energię, więc nie trzeba tak dużo też jeść. I żółteczka oczywiście też, związki fosforowe aktywne, czyli najlepsza energia, najlepszy tłuszcz, kwasy tłuszczowe niezbędne dla organizmu, a także białko. Więc tak to wygląda. Tak wygląda moje śniadanie, czyli ja jem około 300 gram na śniadanie ziemniaka. To jest około 60 gram tłuszczu. W tym na 60 gram przepraszam, węglowodanów musi być od 40 do 60 gramów białka, czyli to będzie w żółtkach i w mózgu. No i tłuszczu minimum 2,5 razy więcej zawsze niż białka. To jest wiedza doktora Kwaśniewskiego, polskiego geniusza. I tak właśnie robimy. Będę robił niedługo salcesony czarne do słoików. Na trudne czasy trzeba się przygotować. W razie był niestety nie zapowiada się zbyt dobrze, jeżeli chodzi o dostawy żywności i żywność, mięso, więc trzeba się przygotować zawczasu na trudne czasy. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Trzeba wiadomo myśleć pozytywnie, ale tak jak mówię, trzeba być przygotowanym.